Dzisiaj od rana mam takie latanie, że mamy godzinę 12:27, a ja bez śniadania. No niestety, czasem rzeczy są ważniejsze od jedzenia. Wiem, że tak nie powinno się ani mówić, ani robić, no ale tak po prostu jest. Dobra, nieważne. Kochani, dzisiaj na śniadanie, obiad zrobiłam sobie dwa jajka sadzone. Mam nadzieję, że one będą płynne, te żółtka. Do tego grzaneczka z hummusem. I tu przygotowałam taką ogromną michę sałaty lodowej. Do tego jest ogórek, jest pomidor i jest jeszcze feta. Tak zwane czyszczenie lodówki. Wszystko, kochani, wrzuciłam, co miałam. A tu zrobiłam przepyszny sos na bazie oliwy. Dałam tę oliwę. Do tego dałam łyżeczkę miodu, ale dołożyłam też, moi drodzy, o, tutaj jest taka przyprawa do dań włoskich. Stąd też te ziółka, które tutaj pływają. Dałam bardzo dużo musztardy stołowej, którą uwielbiam. Akurat w takich sosach musztardowo-oliwnych. No i do tego jeszcze, kochani, dołożyłam, znaczy tak, takie porządne kilka chlustów soku z cytryny. I teraz to wszystko zaleję i porządnie wymieszam. Oczywiście tę sałatę wezmę sobie pewnie do pracy, tak czy inaczej. No dzisiaj niestety muszę się tym zadowolić, ale i tak będzie przepysznie. Polecam Wam takie śniadania, nawet obiady czy kolacje. Jesteście wtedy nasyceni. No ja nie wiem jak Wy, ale mnie jajka bardzo tak wypełniają fajnie, nasycają, nie czuję głodu, dlatego wszędzie, gdzie mogę, to przemycam jajka, czy na miękko, czy na twardo, czy właśnie w takiej postaci. Oczywiście jeszcze Piorek też musiał wjechać. Jeszcze dałam tutaj tej właśnie ostatnio mojej soli przyprawowej do pomidorów i mozzarelli z Lidla. Polecam. Ja znów w swetrze, powiem Wam, że dzisiaj akurat założyłam taki znacznie grubszy. Otworzyłam teraz drzwi balkonowe i serio, ale ciągnie. No ale nic, teraz już taką pogodę będziemy mieli, więc musimy się na to przygotować i musimy się z tym pogodzić, no po prostu. A nie chcę wypierać tego, że za chwileczkę mamy jesień, bo nie chcę sobie, wiecie, zaprzątać głowy tym, co mamy za oknem. Może to trochę wkurzać, poranki są cięższe do wstawania. Nie wiem, o której wy wstajecie, ja o 5, więc powiem Wam, jak widzę taką ciemnotę za oknem, to aż mnie... No ale nic, dobra, kochani, bakir. Dzisiaj bakir, na to mam ochotę, więc sobie zaraz użyję tego zapaszku. No i co, moi drodzy, zaczynamy nowego vloga. Ja Was oczywiście zapraszam do oglądania, zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! Kupiłam ostatnio na Allegro takie płyny z Dermedic. Dermeny? Już na to nie pamiętam. Takie właśnie żelowe, takie jakby oliwkowe. Pokazywałam Wam taki dwupak, ale teraz zobaczyłam na Allegro Uriage. Ja bardzo lubię tę markę i powiem Wam, że Uriage ogólnie jest dość droga, natomiast tutaj była bardzo dobra cena, bo z tego co pamiętam, chyba ponad 50 zł jednolitrowe opakowanie, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo właśnie takich rzeczy mi brakuje. Mam teraz już troszkę rzeczy takich do samej kąpieli, natomiast nie miałam żelu. Więc stwierdziłam, że jedno opakowanie mi się przyda. Zaraz składam sobie do mojej szafki z zapasami, ale powiem Wam, że super, świetna formuła. Ja kiedyś go miałam, pamiętam, że kiedyś go miałam. Nie wiem, czy ja Wam o nim opowiadałam, ale z pewnością. Natomiast marka Uriage, jeżeli macie możliwość, to kupujcie sobie ich produkty, bo są genialne. A teraz ja potem, wiecie, o palaniu potrzebuję totalnego nawilżenia w kąpieli, więc super będę miała. No testować nie muszę, bo ja akurat ten produkt bardzo dobrze znam.
Mam tu przepiękną kapustę i marchewkę i do tego cebulę. I pomyślałam, że sobie zrobię taką surówkę. Zobaczymy, bo ja tak powiem wam, że ja z białymi kapustami, jeżeli chodzi o surówki, nie przepadam. Na pewno całej główki nie skroję, bo większą część będę chciała wykorzystać do kapusty takiej zrobionej z koperkiem, z cebulką przesmażoną, żeby sobie, wiecie, jako dodatek do obiadu dodawać, ale bardziej na słono, słodko. Ale stwierdziłam, że dam temu szansę, zrobię taką domową suróweczkę, bo jakoś mnie tak bierze na takie, wiecie, mocniejsze smaki. Nie wiem, czy to już jesień przychodzi, czy o co chodzi. W każdym razie zabieram się za krojenie. Do tego użyję mojego rozdrabniacza, więc nie będę tego tarkowała, nie będę cebuli tarkowała ani marchewki, tylko wszystko wezmę do tego mojego malaksera. No i mamy to. Wzięłam wszystko, poszatkowałam. Tej całej kapusty tylko tyle skroiłam, więc jeszcze sporo mi tego zostało. Tutaj jeszcze muszę dołożyć koperek, więc zaraz to uczynię, ale tak, do tego wędruje sól, trochę pieprzu, cukier. No i się zastanowię, czy do tego dać trochę śmietany, przepraszam, czy jogurtu. Zobaczymy. Będę na bieżąco Wam update'owała, ale wygląda na razie dobrze. Wow, zobaczcie, ile mi tej kapusty, tej sałatki, tej surówki, to nie sałatka, to surówki, ile mi wyszło, więc na pewno będę miała, ja nie wiem, na 1,5 tygodnia z całą pewnością. Cieszę się, bo takie zapasy mnie zawsze cieszą. Zwłaszcza jak wiecie, idę do pracy i nie muszę następnego dnia nic wymyślać, gotować. Przynajmniej będę miała kolejne dni w spokoju. A tą pietruszkę, tą natkę pietruszki zaraz do czegoś fajnego też wykorzystam. I w końcu przysiadłam, żeby zrobić sobie małą przerwę, ale powiem Wam, że cieszę się, że tą kapustę już w końcu zrobiłam. Za chwileczkę jeszcze pewnie będę robiła taką tą. Mówiłam Wam taką słodko-słoną, najzwyklejszą w świecie, taką kapustę smażoną, zasmażaną. Do tego dodam pietruszkę i z całą pewnością ten koperek, o którym wspominałam też. No, ale zrobię to na maśle klarowanym. Dzisiaj zdecydowanie jeszcze muszę tak pofarbować włosy, muszę umyć pędzle, trochę tych rzeczy jest. Poszłam do łazienki. Czy Wy też tak macie, że jak idziecie w jakieś miejsce, żeby je sprzątać, a przy okazji widzicie, nie wiem, jakieś inne rzeczy, które zupełnie mają nic wspólnego z porządkiem, to zaczynacie to gdzieś tam testować sobie. Na przykład poszłam do łazienki i właśnie, zamiast się skupić na sprzątaniu łazienki, no to zaczęłam się bawić pomadkami. No i widzicie, mam pomalowane usta, znalazłam jakąś konturówkę, zaczęłam sobie jakieś ombre robić. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? To są takie tak zwane rozpraszacze. Ja nieraz tak mam. Nieraz oczywiście mam takie momenty, że jak sobie założę, że mam jakieś miejsce pójść i posprzątać, nie ma problemu, idę i robię to dosłownie w 20 minut. A nieraz mam takie, wiecie, takie momenty, że idę i mi się nie chce, mam takiego lenia, ale wiem, że to muszę zrobić. Muszę tam pójść i sprzątnąć. No i właśnie wtedy wyszukuję sobie zupełnie innych zajęć, aniżeli to, po co docelowo tam poszłam. No cóż, wybaczcie za moją fryzurę, no ale mówię, dzisiaj już nie chciałam nic z nią cudować, bo muszę jeszcze to farbowanko sobie zrobić. I teraz od razu, przepraszam, bo Wam tego też nie nagrałam, do tej kapusty dołożyłam. Miałam chyba tam, nie wiem, ze 2 łyżki śmietany dwunastki. Dałam też 18, takie też 2-3 łyżki porządne. No i 1 łyżkę majonezu. Już jogurtu nie dodawałam, no bo nie chciałam otwierać nowego pojemniczka. A to, jak widzieliście, w zupełności mi wystarczyło. Jestem przekonana, że marchew i kapusta jeszcze troszeczkę puszczą wody, ale wiecie, to tam. Zapakowałam te 2 pojemniki, no i będę miała na pewno na 1,5 tygodnia, może do 2 tygodni na pewno. Oby mi tylko ta surówka, wiecie, wytrzymała, no bo jak tam będzie cały czas wilgoć, no zobaczymy. Dobra, ja się tym, kochani, na razie nie przejmuję.
Jeszcze mam zupę, więc powiem Wam szczerze, już sama nie wiem, co do tej pracy nosić, czy robić sobie jakieś drugie danie, no ale w sumie do tego bym musiała jakieś ziemniaki jeszcze pójść kupić, albo kaszę i no najlepiej albo jakieś klopsy rybne, a już nie mam nawet w zamrażarniku, albo bym musiała jakąś rybę po prostu też pójść i kupić, opanierować. Trochę za dużo zachodu, a powiem Wam szczerze, ja oszczędzam teraz mocno swój czas, bo mam takie postanowienie, że zaczynam jeszcze odgruzowywać kolejną część mojej szafy. Robię tak to wszystko sukcesywnie, wiecie, nie na jeden raz, żebym się nie zniechęciła, tylko wyznaczam sobie właśnie te dni wolne, te soboty i wtedy to jest czas dla mnie, wtedy się tym zajmuję, robię sobie selekcję, wystawiam wiele rzeczy albo na OLX, albo właśnie na Vinted, więc cieszę się, że to też zaczyna gdzieś tam iść w świat, dostaję drugie życie, a ja przy okazji robię naprawdę sobie czystki w tych moich szafach. Dobrze, kochani, znikam na tę chwilę, wracam dalej do ogarniania łazienki. Ciężko będzie, no ale nic to. Może w tak zwanym międzyczasie zrobię sobie jeszcze jakąś herbatkę. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj się zobaczymy, bo tak jak mówiłam, jeszcze tych trochę czynności mam, a jeszcze przecież wzięłam, przygotowałam sobie rzeczy, które muszę wyprasować, a jak wiecie, albo nie wiecie, ale te osoby, które ze mną długo są, wiedzą o tym na pewno. Ja nienawidzę odkurzać, nienawidzę prasować, myć okien. No trochę tych czynności niestety jest, no ale życie, życie dorosłego właśnie na tym polega, że musimy te rzeczy robić. Wiecie, o co chodzi. Dobrze, kochani, nie gadam, uciekam, widzimy się później. A to są te rzeczy, które muszę sobie na poniedziałek wyprasować. Jutro jest niedziela, nie chcę tego robić. Poza tym też nie wiem, w jakim stanie wrócę z tej mojej pracy. To jest koszula. Tutaj jest marynarka, która bardzo dobrze się pierze. I tu macie nazwę. O, tu macie nazwę tej marki. Jest genialna, naprawdę. Jest przepiękna, jest elegancka. Do tego zobaczcie, tutaj jest takie satynowe wykończenie. Guziki są matowe. Pięknie to wygląda. Tutaj taka też satynowa lamówka. Przepiękna jest marynareczka i ona jest tylko zapinana tutaj na ten guziczek. Nie wiem, czy ja ją Wam kiedyś pokazywałam. No i do tego też muszę sobie odprasować spodnie czarne. Tu Wam też pokażę. To jest marka Naked. Ja mam akurat w rozmiarze 40, bo tam jakaś taka rozmiarówka była zaniżona. No, więc te rzeczy z całą pewnością czekają mnie jeszcze do zrobienia poza farbowaniem. Jeszcze muszę zrobić mani, pedi, o, takie tam. No i voilà, tutaj jest mój statyw, na którym najczęściej nagrywam i lubię go, ale dobrze. Moi drodzy, jak widzicie, mam już włosy pofarbowane, umyte, ale może tak Was przeniosę. Znów użyłam farby, której nie lubię i sobie przypomniałam, dlaczego ja tak rzadko ją kupuję. A ja ją kupiłam ze względu na to, że chciałam mieć taki bardziej mocniejszy kolor i to mi w niej przeszkadza, że strasznie śmierdzi amoniakiem, natomiast jest jedną z lepszych farb, które cudownie rzeczywiście dają taki głęboki kolor. Ja jeszcze wzięłam wersję taką z granatem, więc przepięknie, naprawdę przepięknie to wygląda i ona się prezentuje na włosach. Ale dobra, może później Wam pokażę. I teraz co jeszcze? A, więc tak, posprzątałam, umyłam pędzle, więc super. Najważniejsze czynności, które miałam zaplanowane na dziś, mam już z głowy. Super, cieszę się. Stwierdziłam, że dzisiaj mani nie będę robiła, bo i tak jutro idę do pracy, więc miałabym zniszczonego, bo ja w rękawiczkach też pracuję. Więc nie będę sobie, wiecie, dokładała pracy. Zrobię to po prostu jutro, jak wrócę po kąpieli. Tak, takie są plany. A i jeszcze moi drodzy, chciałam Wam pokazać. A może odwrócę kamerę, co? A mianowicie, taką sobie przyniosłam szczypkę
takiej roślinki. No, na razie mówię, wsadziłam ją do wody, bo musi puścić korzenie. Nie wiem, jak ta roślina się nazywa, niemniej jednak bardzo mi się podoba ten kwiat. No, ta roślina po prostu w doniczce u nas to są takie grube, mięsiste liście i przepięknie rośnie. Takiej, ona się zbiera w takiej kuli. No dobra, mniejsza z tym. W każdym razie liczę na to, że tutaj się coś fajnego zadzieje. Tu mam, jak widzicie, te moje kwiaty. O, tu mi jakiś nowy rośnie. Kurczę, ja go chyba źle wsadziłam, no ale nic. No na razie tutaj ten kącik wygląda w ten sposób. Dobra, czekajcie, się odsunę. Tą roślinkę miałam u siebie w sypialni, ale domniemywam, że ja chyba zmienię jej kiedyś doniczkę, bo jednak, no mówię, ona tak krzywo coś mi rośnie, więc nie wiem dlaczego. No może dlatego, że tutaj właśnie zanim wsadziłam, to ta tutaj jeszcze korzonek miał te liście i jakoś ona się tak mi tu przesuwa. Dobra, mniejsza z tym, kochani, nie będę Wam zawracała głowy. No, także tutaj taka aranżacja, to są te pomidorki, które kupiłam z Frisco, naprawdę są przepyszne, to są te podłużne chyba, one nie są paprykowe, no po prostu podłużne. Genialne, genialne, są mięsiste. Jak je zobaczycie, bo wiem, że nieraz w Biedronce są, to bierzcie w ciemno, bo są bardzo smaczne. A, miałam Wam jeszcze tą farbę pokazać. To dobra, zanim zakończę, to jeszcze Wam tą farbę pokażę. O, to jest ta farba Preference L'Oreal. Nie wiem, czy to akurat jest wersja starsza, czy oni ją unowocześnili. Nie mam, moi drodzy, pojęcia. Niemniej jednak tutaj macie ten kolorek. Nie wiem, czy fokusuję, może tak będzie lepiej. O, i ona naprawdę pięknie pokrywa mi całe włosy i tak jak widzicie, no to jest taki odcień pięknego granatu, cudownie, tylko mówię, jedynie co wkurza mnie ten zapach, jest po prostu ohydny. Dobrze, to już nie będę szła do kuchni, z tego miejsca się z Wami, kochani, chcę pożegnać, dziękuję Wam pięknie za to, że byliście ze mną, tak czy inaczej widzimy się w następnym moim filmie, do następnego. Ciao! Stuck in the past watching videos of us. I have been trying to get rid of your stuff, but voices